Witam serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Myśleć jak przedsiębiorca. Jest to tradycyjnie audycja o przedsiębiorcach, dla przedsiębiorców i z przedsiębiorcami, czyli przede wszystkim o tym, że przedsiębiorczość to stan umysłu. I tak jak obiecaliśmy, zapraszamy do kolejnego spotkania z Piotrem Motylem, przedsiębiorcą mieszkającym od kilkunastu lat daleko od Polski, nawet bardzo daleko, i prowadzącym swój biznes zdalnie. Witaj, Piotrze. Dzień dobry, Irku, witaj. Powiedz mi, co tam słychać w jednym z najpiękniejszych zakątków naszej planety, czyli w Bangkoku, w Tajlandii? Wiesz co, słuchaj, jeśli mamy, tak, no, część uważa, że Azja, tak, to jest piękny zakątek świata, ja też tak uważam, części ludzi się nie podoba w Azji, natomiast ja przyznam szczerze, że znalazłem tutaj moje takie miejsce na ziemi, akurat kilka dni temu dosłownie wróciłem z długiego urlopu, tylko ten dłuższy urlop to tak faktycznie był trochę dłuższy, bo jak wyjechałem w zasadzie w piątek, to dopiero wróciłem we wtorek wieczorem. No, mogę sobie na to pozwolić, no bo taką mam pracę, że mogę działać przez internet. Natomiast byłem w takim miejscu, znaczy w takich tajskich górach, tak? Nawet nie wiedziałem, że tu są takie góry, bo akurat moja partnerka tutaj życiowa też wymyśliła sobie, że chce zjeść kolację w chmurach. No i znalazła taką restaurację na wysokości 1800 metrów. Tam nawet jakieś wideo nagraliśmy, kto chce zobaczyć. Tak, widziałem relacje, po prostu niesamowite. Ja sam nawet nie wiedziałem, wiesz, że tu są takie miejsca, bo generalnie tutaj kraje azjatyckie kojarzą się z plażami, palmami, wyspami, piękną taką wodą, taką, no, czy kryształową, czy taką, no, taką niebieską, ładną, to faktycznie tak jest, natomiast ja sam zaskoczony byłem, że jest sporo gór i nawet powiem tak, w Polsce generalnie nie lubiłem gór, bo było zawsze zimno, no generalnie zawsze zimno, a tutaj jest, w górach jest stosunkowo ciepło, bo jest około 20 paru stopni, nawet no tam w nocy może 17, ale tak 20 parę stopni w ciągu dnia, no ale myślę, że to nie o tym dzisiaj, może innym razem, natomiast też od razu powiem, że nim tam dotarliśmy, no to tak, trochę tych, wiesz, było niepowodzeń, bo tak, a to pomyliliśmy drogę, a to kilka dróg zamkniętych, a to ciężko było gdzieś tam znaleźć jakąś lokalizację, tak, już prawie też mieliśmy gdzieś nie wyjechać, bo nagle po prostu mieliśmy problem gdzieś tam z samochodem. Było trochę tych porażek, ale człowiek nauczony tym, że jak się, wiesz, człowiek wybiera gdzieś na jakiś urlop, planowane wakacje, to tam nieważne, czy porażki, czy jakieś chwilowe niepowodzenia, to trzeba sobie z tym radzić. Ale to fajnie, że o tym mówisz, bo właśnie dzisiaj mieliśmy rozmawiać o porażkach, bo coś mi się wydaje, że taka jakby to wszystko szło doskonale i wszystko byłoby łatwe, to chyba nie byłoby zbyt ciekawe. Wiesz, to chyba uczymy się na tym, nie? Czyli następnym razem to chyba, że jakieś wnioski wyciągniecie z partnerką i może jakoś inaczej zaplanujecie ten, co? Czy dalej na żywioł pojedziecie? To znaczy, powiem w ten sposób, wiesz, czasami można wiele rzeczy zaplanować, ale tak jakoś wychodzi z mojego doświadczenia chociażby handlowego, bo przez kilka ładnych lat no, pracowałem jako handlowiec, powiedzmy, no taki, można powiedzieć na początku, no ktoś takich handlowców nazywa akwizytorami, natomiast no, ja pracowałem jako przedstawiciel handlowy, to jest taka bardziej dyplomatyczna nazwa i mogę teraz z perspektywy powiedzieć, że ktoś, kto pracuje w sprzedaży, no to musi się po prostu przyzwyczaić do tego, że tych niepowodzeń będzie bardzo dużo i to dziennie czasami kilkanaście niepowodzeń czy decyzji odmownych, no i tych porażek tak naprawdę takich biznesowych, to jest masa. Ja teraz tak jak miałbym powiedzieć i często to powtarzam, podczas różnych wywiadów, że moje życie to praktycznie pasmo porażek przedzielone paskami sukcesu i to często tak bywa, że ja myślę, że ktoś, kto czy prowadzi firmę, czy już ma trochę doświadczenia zawodowego, to też się z tym zgodzi, bo to jest coś normalnego, natomiast tu chodzi o to, że no, każda porażka jest jak tak naprawdę no, taką informacją, że coś powiedzmy nie działa, że trzeba znaleźć jakieś lepsze rozwiązanie, że czasami po prostu tak ma być i trzeba wyciągnąć wnioski, no i pójść dalej, ale oczywiście dobrze jest wypracować sobie w tym czasie jakiś odpowiedni proces. No, ty, Irku, na pewno też działasz w biznesie przez dłuższy czas i wiesz, że jak się przygotuje odpowiedni proces, czy sprzedaży, czy proces zatrudniania człowieka, to można bardzo wiele błędów uniknąć. No to prawda, to się nazywa strategia. Ja, tworząc teraz pewien projekt, wziąłem człowieka, który jest ekspertem, jest świetny. Z rekomendacji w ogóle to jest człowiek, który układa dla firm strategię rozwoju i już samemu się nie szarpie z tym, tylko mam człowieka sprawdzonego, z którym rozmawiam, z którym razem układamy strategię pewnego projektu i muszę Ci powiedzieć, że czuję się wyjątkowo komfortowo, bo mogę z kimś przedyskutować, z kimś, kto miał i ma dostęp do przedsiębiorców, którzy popełnili masę błędów. I myśmy ostatnio rozmawiali o czymś takim jak mentoring na przykład. Tak? To wiesz, to też dostęp do tych ludzi, którzy dostali już w zęby od życia, którzy popełnili pewne błędy, nawiązywanie z nimi relacji i komunikowanie się z nimi, bycie z nimi w tej relacji, no może spowodować to, że my tych błędów będziemy popełniali coraz mniej. I nie wiem, czy ja mówiłem o tym wcześniej, ale jeden z moich mentorów powiedział coś takiego, że młodzi ludzie są bardzo ambitni, że oni chcą wszystkie błędy popełnić osobiście. To jest bez sensu kompletnie. Ale kiedyś usłyszałem taki cytat, a zaraz Ci powiem, kto to powiedział, że ten człowiek powiedział tak, i to jest człowiek sukcesu, miliarder. Powiedział tak, że ludzie, którzy patrzą na ludzi sukcesu, kompletnie nic nie widzą. Widzą tylko efekt końcowy. Nie widzą całej drogi, którą trzeba było przejść, żeby tam dotrzeć. Nie? Czyli wiesz, bardzo często jest taka informacja, a media to kochają wręcz, że tak, jest człowiek i jest sukces. Nie? Nie wiadomo w ogóle, jak on to zrobił, to tak jak w bajkach, nie? Bajki się kończą i żyli długo i szczęśliwie. Cholera, nie wiadomo, jak oni to zrobili, ale żyli długo i szczęśliwie. I teraz tak, ta instrukcja obsługi jest pomiędzy tym. Był człowiek i jest sukces. I ta instrukcja obsługi jest kompletnie, wiesz, niewiadoma. A wiesz, kto to powiedział? Człowiek, który jest teraz bardzo nielubiany przez wielu ludzi. To jest Donald Trump. A, właśnie. Ja obserwowałem Donalda Trumpa, jak on jeszcze chyba nawet nie myślał o polityce, też czytałem jego autobiografię. I dla mnie to była właśnie ta instrukcja obsługi, bo tam tę instrukcję obsługi można znaleźć. Co ty o tym sądzisz? Wiesz, czytałem jego książkę Art of Deal bodajże. I powiem szczerze, że okej, w wielu kwestiach się nie zgadzam z Trumpem, ale co by nie powiedzieć, sporo w życiu miał porażek i jakoś sobie tam poradził, i w końcu dotarł nawet jako do najwyższego, że tak powiem, czy do najwyższej pozycji w kraju, w Ameryce został prezydentem, to nie jest łatwa droga, można mu tam wiele zarzucać, ale co by nie powiedzieć, to osiągnął to i to prawda jest taka też, że przez te kilka, tam z tego co czytałem, to trochę tych bankructw w swoim życiu miał, czy jakiś porażek i to jest normalne, jak się prowadzi firmę. On powiedział kiedyś taką fajną kwestię, jak już rozmawiamy o nim, że tak naprawdę przedsiębiorca to musi się nauczyć wytrzymywać presję. Jest ciągle pod presją, musi się nauczyć wytrzymywać po prostu, czy działać pod presją czasu, pieniędzy, stresu, naprawdę tutaj, czy pod jakąś presją, nie wiem, czy upadku, bankructwa i to nie jest łatwa sprawa, bo niektórych ten strach paraliżuje, niektórych ten strach motywuje. Ja mogę też opowiedzieć o takich sytuacjach. Sam też jak mówię, od kilku ładnych lat, jak gdzieś tam prowadzę jedną, drugą, trzecią, czy czwartą, czy piątą firmę, to tych porażek było naprawdę sporo. Wczoraj odpowiadałem właśnie na tam wywiadzie z Maciejem, jest to nagranie też na YouTube, także można sprawdzić. To tak naprawdę to większość tego, co zrobiłem, to też jest, jakby to powiedzieć, wyciągnięte wnioski z ostatnich kilkunastu lat, udoskonalone jakieś rozwiązania, dopasowane jakieś inne rozwiązania problemów, które często występowały, bo ja patrzę na to, że powiedzmy na problem w taki sposób i staram się go rozwiązywać kompleksowo. Mianowicie najgorsze to są takie problemy, które powracają co jakiś czas i w kółko musimy je rozwiązywać, bo tak naprawdę to marnujemy czas, energię. Ja podaję często taki przykład, to jest tak, że ten problem często chodzi o to, że jest, powiedzmy, przyczyna jest w kodzie źródłowym. Jak to można zinterpretować? Jeśli Mamy w komputerze jakiś tekst, napiszemy i tam jest błąd i go wydrukujemy w 1000 kopii, no to tam będzie błąd i możemy być super w, jakby to powiedzieć, w poprawianiu tego błędu w już wydrukowanej kopii, ale w kolejnym nakładzie wydruku znowu ten błąd będzie i potem możemy udoskonalać technikę, powiedzmy, korygowania tego błędu już na papierze, ale on ciągle będzie występował do momentu, póki nie cofniemy, nie znajdziemy przyczyny w tym takim kodzie źródłowym. I ja uważam, że to jest kluczowe, takie, znaczy to jest takie w zasadzie uważam, że jedna z najważniejszych kwestii, żeby w ogóle znaleźć przyczynę tego problemu, dojść do korzeni i go tam rozwiązać, bo często to jest tak, czy w procesie sprzedaży, managementu, czy tam, nie wiem, zarządzania firmą, czy czegokolwiek, jakimkolwiek procesie, w którym chcemy się nauczyć, to często jest też tak, że mamy jakieś problemy, które często występują, dopóki się nie cofniemy, nie przemyślimy, nie zobaczymy, dlaczego ten problem występuje. Musimy się zastanowić, żeby znaleźć kogoś, kto ten problem już rozwiązał, pokaże nam, gdzie może być prawdziwa przyczyna, prawdziwe źródło i to było, myślę, że dla mnie kluczem. Nie wiem, jak u ciebie w tym temacie. Znaczy, wiesz co, no, ja również popełniłem wiele błędów, ucząc się tego, że to jest kompletnie bez sensu, że lepiej nawiązać relacje właśnie z ludźmi, którzy już są tam, gdzie ja chcę być i po prostu zadać im kilka prostych pytań. Słuchaj, przez co musiałeś przejść? Co cię spotkało? Gdzie się wywaliłeś? Gdzie w zęby dostałeś? Ale wiesz, jak ludzie się zamykają po jednej stronie komputera, no to jest ciężko nawiązywać relacje z kimś. Ja rozumiem, że można sobie tak gadać i to jest bardzo cenne, jak my teraz rozmawiamy sobie. Wiesz, jest to bardzo duża dawka inspiracji. Tylko że żeby tak pogadać, to najpierw trzeba nawiązać relacje jakieś, tak? Albo być zarekomendowanym, czyli coś dla kogoś zrobić. Tak to wygląda. I powiedziałeś kiedyś, znaczy tutaj powiedziałeś fajną rzecz, że ludzie ciągle popełniają te same błędy. I tak się zastanawiałem, dlaczego tak jest, czemu ludzie się nie uczą chociażby na własnych błędach, czemu nie wyciągają wniosków z porażek, nie? Może, co ty o tym sądzisz, może nie wiedzą po prostu, że je popełniają, bo jest taka teoria, że ludzie, wiesz, walą głową w mur, tak jak to Jacek Walkiewicz mówił, i dziwią się, że ich głowa boli, a mur w dalszym ciągu stoi. I teraz tak sobie pomyślałem, że może jeżeli na przykład, nie wiem, bo my też nie wiemy, dlaczego na przykład odpadamy z przetargów, albo dlaczego na przykład nasza oferta została odrzucona. No, ja z wieloma ludźmi rozmawiałem na ten temat. Czy ty wiesz, dlaczego nie wybrali ciebie? Czy ty wiesz, dlaczego wybrali konkurencję na przykład? Nie? No nie wiem. No to ja mówię, to dlaczego się nie dowiesz? Czemu nie zadzwonisz tam, albo nie wiem, czemu tam nie pójdziesz i zadasz pytanie. Proszę mi powiedzieć, dlaczego moja oferta odpadła. Bo dzięki temu mogę się czegoś nauczyć. Czemu ludzie tego nie robią, powiedz? Powiem ci, jakie jest moje zdanie w tym temacie. Oczywiście, mówię, są na pewno lepsi ludzie, czy lepsi eksperci, czy psycholodzy, którzy pewnie mają ładne formułki do tego. Natomiast w swoim życiu miałem okazję przeprowadzić kilkadziesiąt tysięcy rozmów handlowych, tak w latach 2000 do 2006. Średnio powiedzmy, no powiedzmy, niech to będzie miesięcznie jakieś 400 rozmów handlowych, czyli rocznie około powiedzmy 5000, no to licz to razy 6 lat, no to minimum te 30 000 rozmów handlowych. I powiem ci tak z perspektywy, ja na początku też, tak jakby powiedzieć, no, bałem się, powiem ci szczerze, zapytać kogoś, dlaczego nie zostałem wybrany, bo człowiek się boi, jakby to powiedzieć, zostać oceniony przez kogoś i dzięki temu pozbawia się sam, jakby to powiedzieć, możliwości dostania feedbacku, informacji zwrotnej. A to jest kwestia taka, że ludzie boją się być oceniani, boją się, żeby im ktoś powiedział, że coś zrobili źle i boją się przyznać, ponieść odpowiedzialność za to, że coś źle zrobili, że ktoś może być lepszy, bo nam się wmawia, że okej, no jak... No, tutaj w szkole, jak dostaniesz jakąś niską ocenę, czy popełnisz jakiś błąd, to jest źle. A to nie do końca tak jest. Chodzi o to, że normalny proces uczenia to jest tak naprawdę proces, jakby to powiedzieć, ciągłe gdzieś popełniania błędów, udoskonalania strategii aż do momentu, póki ustalimy, znaczy osiągniemy jakiś swój ustalony sukces, nie? Znaczy cel, przepraszam. Natomiast też jeszcze jest inna kwestia. Wielu ludzi tak nie wie, jakie ma cele na najbliższe, nie wiem, miesiąc, kilka lat, już nie mówię nawet o najbliższy dzień, bo to często tak jest. Ja na przykład mam tak, że zaczynam sobie po prostu dzień i no, używam, powiem ci szczerze, zwykłych, analogowych czasami, wiesz, jakichś notatników z celami. Może tu nie widać akurat, okej, bo jest, zmieniłem tutaj lekko światło, ale generalnie jest, wiesz, mam taki notatnik, że staram się zawsze sobie notować, co mam dzisiaj zrobić i potem się zastanawiam, potem jak nie osiągnę jakiegoś celu, to się zastanawiam, co było powodem, potem pytam kogoś, znajduję kogoś, kto to zrobi i się go pytam, jak mogę to udoskonalić, co mogę lepiej zrobić i to jest dla mnie normalny proces. Ja na przykład jak ktoś mi powie, że coś tam gdzieś zrobiłem źle, no to przyjmuję to z pokorą, ale też jeszcze jest inna kwestia, bo człowiek się uczy od autorytetów i mam też taką zasadę, że no czasami, nie wiem, ktoś ci tam napisze, powiedzmy, nie wiem, w komentarzu, że nie wiem, masz tam, nie wiem, brudną szklankę albo tam źle ci koszula ci nie pasuje, czy masz jakąś tam, nie wiem, niewyprasowaną koszulę, czy cokolwiek i to jest tak naprawdę informacja, która, wiesz, no jakby to powiedzieć, czasami jest mało istotna, ale czasami jeśli chodzi o proces sprzedaży i ktoś, kto jest dużo dalej od nas, da nam, powiedzmy, jakąś taką informację, która może nam pomóc coś udoskonalić, no to ma zdecydowanie lepszy wpływ na nasz cały proces sprzedaży, przynajmniej w mojej ocenie, tak to uważam. Natomiast tak podsumowując, uważam, że większość ludzi po prostu nie pyta, bo boi się zostać ocenionym, boi się przyznać do porażki, boi się powiedzieć, że popełniło błąd, boi się powiedzieć, że coś muszą doskonalić. Każdy chce być najlepszy, najładniejszy, najprzystojniejszy, żyją w takim oszustwie i tak naprawdę, znaczy sami siebie oszukują. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia. Ja nazywam to syndromem żula. Słuchaj, to jest sprawa. Pytałeś, dlaczego też ludzie tego nie robią, bo w wielu przypadkach, znaczy po prostu nie udoskonalają czegoś albo nawet wiedzą czasami, że jest problem, ale nic z tym nie robią. Jaka jest moja opinia? Ja sobie to starałem jakoś maksymalnie uprościć, ale kiedyś obserwowałem jakiegoś takiego żula, który z całym szacunkiem, no może był bezdomny człowiek, to jest jego może wybór, powiedzmy, życiowy, że chce tak spędzić życie, no to szanuję, nie wnikam, ale załóżmy, tak, widzimy no człowieka, nam jak mówimy takie słowo, no to nam się wyobrażamy sobie człowieka, który gdzieś tam jest bezdomny, leży na jakiejś desce i ta deska może być nabita gwoździami. I to jest tak, że jak już człowiek jest w danym miejscu i wie, że tam są gwoździe, wie, że to boli, że czasem deszcz pada, ale wiesz, jak się odpowiednio ułoży, no to tak, wiesz, to go tak nie boli, nie uwiera i jest okej, tak pomimo to, że wiemy, że tam jest problem, to nas nie doskwiera, nie boli, to leżymy, bo nie ma, na razie nam się nie chce, nie mamy tego w planach. Ale jak przychodzi zmiana, już wcześniej rozmawialiśmy o tym, że w życiu masz tak naprawdę, możemy być pewni trzech rzeczy. Zmiany reguł, znaczy zmiany zasad, no i możliwości wyboru. No ale wracając do tematu, załóżmy, do takiego człowieka, nie wiem, podchodzi ktoś na przystanku albo inny żul i nagle go zacznie przepędzać, albo przyjdzie policja, albo ktoś go kopnie, nadzieje, on się nadzieje na tego gwoździa, albo woda, albo nagle pojawi się większa dziura w dachu, zacznie woda na niego lać. No i ten myśli sobie, no dobra, to widzę, że tu trochę jest słabo chwilowo, to ja pójdę sobie na chwilę gdzieś tam w inne miejsce, znajdę inne miejsce tam, gdzie ktoś mnie nie będzie kopał, nie będzie mniej gwoździ i będzie dziur, ale jak mi się tam nie spodoba, to wrócę do tego poprzedniego miejsca. I często tak jest, że właśnie jak coś nas dopiero wyrwie, jakaś dodatkowa motywacja, czyli nie wiem, zdrowotna, finansowa, jeszcze no mamy jakąś silną taką motywację zewnętrzną, to wtedy, kiedy zdecydujemy wykonać ten pierwszy krok, czyli wyjść z tej strefy komfortu, to po drodze znajdujemy inne, lepsze rozwiązania i nagle okazuje się, że potem dopiero po jakimś czasie zastanawiamy się, po co ja tkwiłem w tej strefie komfortu, czy leżałem na tej desce z gwoździami, tyle czasu i zmarnowałem tyle czasu. No to prawda. Wiesz co, ja mam taki przykład i to mój świętej pamięci tata mi kiedyś mówił o spaniu na jeżu. Wiesz, że wielu ludzi śpi na jeżu i jeżeli zabierzesz im tego jeża, to oni nie mogą spać, bo nie ma jeża. Oni już się tak przyzwyczaili do tego jeża, czyli ta strefa ich komfortu dla innych jest strefą kompletnie dyskomfortu i czasami tak jak się patrzy na ludzi, jak oni żyją, no to rzeczywiście może być kiepsko, ale wiesz co, coś mi się wydaje, że to, o czym rozmawiamy, boli. Ludzie boją się bólu. Żyjemy w czasach, w których wszystko musi być bezpieczne. A wiesz, człowiek jest albo bezpieczny, albo wolny. Nie ma innej możliwości. Jak człowiek jest wolny, no to musi go trochę boleć, tak? Wiesz, kiedyś żeśmy wychodzili na podwórka i tam, wiesz, ja sobie raz nogę rozwaliłem, na szkło nadepnąłem. No wiele takich sytuacji było, które teraz w ogóle ludzi by przerażały. A kiedyś to myśmy byli o krok prawie od śmierci czasami na tym podwórku. Naprawdę. Tam żeśmy kiedyś kupę dzieciaków powpadało za garaże na przykład, bo się zerwała huśtawka, na której żeśmy się huśtali i wchodziliśmy na siebie, żeby zobaczyć, ile wytrzyma, i ona pękła i wszyscy wpadli do takiego rowu pod garażem. No, każdy dostał tam w dupę za taki pomysł, ale było to jakieś doświadczenie, tak? Czyli doświadczenie przychodzi przez to, że cię boli. I wiesz co, ludzie nie chcą, żeby ich bolało. I tak sobie myślę, że może warto, bo tutaj tak mnie inspirowałeś, żebym jakieś książki zawsze mówił o pewnych książkach, które warto przeczytać właśnie w celu inspiracji. Tylko, że wiesz, problem polega na tym, że ludzie przestali czytać. Jest tyle informacji teraz, tyle chłamu, że ludzie też idą na łatwiznę. Ale to już dawno temu świętej pamięci Stanisław Lem mówił, że ludzie w ogóle przestali czytać. Ci, którzy czytają, nie rozumieją tego, co czytają. A ci, ta garstka w ogóle, którzy rozumieją, co czytają, szybko zapominają. Przy takiej ilości informacji to rzeczywiście może być problem. I teraz rozmawialiśmy o tej instrukcji obsługi, która jest pomiędzy był człowiek i jest sukces. No i wiesz, i ta instrukcja obsługi bardzo często jest właśnie w książkach, w historiach opisywanych przez ludzi, którzy osiągnęli sukces. I historia sukcesu to nie jest historia samych sukcesów, tylko tak jak ty powiedziałeś, to jest historia porażek. Tak? Bo ludziom się wydaje, że jak już mają jakiś cel i zaczną działać, to im się należy ten sukces. Ten sukces im się po prostu należy. I zaczynają działać, dostają w zęby, jedna próba, może dwie i mówią, no nie, no tak to nie może być, tak to nie może wyglądać, mi się sukces należy. A tak naprawdę tu sukces jest wypadkową wielu porażek, wielu błędów i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie pomyślałem właśnie o książce Henry'ego Forda, która też trochę odmieniła moje życie. To jest książka Moje życie i dzieło. To jest jego autobiografia. No więc właśnie, tam różne opinie są na jego temat, tak, że on tam wspierał nie tych, co trzeba. Niemniej jednak ta historia mnie osobiście otworzyła oczy na wiele rozwiązań. Oczywiście to były inne czasy. Ciężko zastosować bezpośrednio te rozwiązania, które tam są, bo ludzie by chcieli na tacy dostać rozwiązanie, tak? Masz zrobić tak, 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 tak i wtedy będzie sukces. Tylko że te wszystkie książki są inspiracją tylko, czyli Henry Ford, Moje życie i dzieło. Jest też wspaniała autobiografia Benjamina Franklina, który opisuje całą swoją ścieżkę zawodową, jak trudno mu było. I tutaj pozwól, jeszcze tak sobie pomyślałem, bo nie mogłem sobie przypomnieć tytułu tej książki, ale jest jeszcze książka o firmie Zalando, tylko że nie ta nowa teraz. Czyli to jest dostarczanie szczęścia chyba, Delivering Happiness, to chyba ta nowa? Nie, chyba nie. To jest w ogóle książka o tym, jak oni stworzyli Zalando, czyli jak zaczęli sprzedawać buty przez internet, jak tę firmę sprzedali za chyba jakieś 40 milionów i jak te 40 milionów stracili w bezsensowny sposób. Bardzo ciekawe książki. I jeszcze wiesz, tak wracając jeszcze do tego, to tak słyszałem, nie wiem, czy to jest prawda, bo jeszcze nie byłem w Dolinie Krzemowej, ale jeżeli przyjeżdżasz do Doliny Krzemowej i chcesz coś tam zrobić z nimi, to oni ci zadają proste pytanie. Ile razy zbankrutowałeś? Dokładnie. To jeżeli nie zbankrutowałeś ani razu, no to w ogóle co ty wiesz o biznesie, co ty wiesz o zabijaniu człowieku, tak? To idź zbankrutuj 2 razy, wtedy przyjdź do nas, to pogadamy, tak? I wiesz, są ludzie, którzy może nie zbankrutowali w pełnym tego słowa znaczeniu, ale dostali w zęb konkretnie. No wiesz, no ja na przykład w latach, pod koniec lat 90. straciłem praktycznie wszystko, bo zajmowałem się produkcją filmową i mi po prostu nie poszło, tak? Potem i Bogu jestem wdzięczny za tę sytuację, bo dzięki temu mogłem zmienić całkowicie swoje życie, mogłem się nauczyć zupełnie nowych kompetencji, a nie siedzieć w ciepełku jak ta żaba, słuchaj, i teraz widzę moich znajomych, którzy też się cały czas zajmują produkcją telewizyjną, no i oni cały czas narzekają, większość z nich narzekają, że życie jest ciężkie, ludzie są parszywi, a potem się umiera i nie ma co do garnka włożyć. Także całe szczęście, że życie nas doświadcza, bo dzięki temu, tak jak ty mówiłeś, można wyjść z tej strefy komfortu i coś zmienić, bo ludzie się zmieniają tylko wtedy, kiedy muszą, kiedy już po prostu nie dają rady, kiedy są wściekli albo kiedy mają nóż na gardle. Ale jest jedna rzecz taka, że można zmienić podejście. Powiem ci, jak ja do tego podszedłem. Aha. Zacząłem sobie analizować, mówię, dobra, jak będzie jakaś zmiana, będą jakieś porażki, no to zawsze będzie jakaś strata, zawsze będzie jakiś upadek. I to jest, tak się dziwnie składa, że no z mojej pracy, doświadczenia zawodowego tak dziwnie wychodziło, że więcej jest właśnie, tak jak więcej jest tych upadków niż tych sukcesów, więc pomyślałem, skoro będą już te upadki, czyli mamy już jedną stałą, nie? To trzeba się przygotować na to, że to nastąpi jeszcze pewnie kilkadziesiąt tysięcy razy, więc dlaczego nie przygotować sobie scenariuszy awaryjnych? Powiedz mi, Irku, dlaczego? Plan B, plan Bismarcka, plan C. Dokładnie, ale jest jedna właśnie rzecz, ja opowiadałem, pamiętasz, 2 tygodnie temu o tym takim szkoleniu spadochronowym, gdzie uczyłem. Znaczy, tam było tak, że 80% czasu, jaki poświęcaliśmy, to było przygotowywanie się na sytuacje awaryjne, przerabianie scenariuszy awaryjnych. Tam było 7-8 takich minimum scenariuszy, że dzieje się to i to, masz 3 sekundy na decyzję. Dzieje się to i to, masz 3 sekundy na decyzję, bo nie zawsze jest tak, że musisz od razu odpinać spadochron i tam sobie radzić. Jest, czasem otworzą ci się 2 spadochrony i też musisz wiedzieć, jak sobie poradzić, tak? I wiedzieć, w którym momencie się wypiąć, kiedy użyć, kiedy się nie wypinać, co wtedy robić, jak się stanie to, czy i wiesz, jest wiele takich niuansów i ja na przykład teraz to, co robię, to przygotowuję się zawsze na najgorszy możliwy scenariusz, mianowicie dzisiaj, teraz, normalnie, nie wiem, kasuje się, wszystko wyłączają prawie, że no może nie wyłączają internetu i prądu, ale zostanę bez, nie wiem, dosłownie w bieliźnie, bez pieniędzy, bez telefonu, bez komputera i bez paszportu, bez niczego w obcym kraju, jeszcze bez znajomości języka. Jestem generalnie do tego przygotowany i taki scenariusz po prostu przerobiłem wiele razy, dlatego mam tak. Jakieś kilka kont bankowych, wiem, że mogę uruchomić firmę dosłownie w 2-3 dni robocze gdzieś tam w innym kraju, nawet z założeniem jakiegoś konta fintechowego tak na szybko, żeby generować czy jakieś pieniądze, czy dostać się do tych pieniędzy, które mam gdzieś tam powiedzmy w różnych krajach, żeby mógł być gdzieś zabezpieczony, to jest pierwsza kwestia. Kolejna kwestia, uczę się powiedzmy czy języka jednego, drugiego, trzeciego, wiem jak te kultury działają, wiem jak mogę gdzieś, nie wiem, na przyszłość jakbym już totalnie gdzieś powiedzmy, coś by się wydarzyło, że nie wiem, ja mógłbym gdzieś, nie wiem, pracować, założyłem taką opcję, że nie wiem, jestem sparaliżowany dosłownie i mogę tylko powiedzmy poruszać, nie wiem, ustami i jestem świadomy, po prostu na zasadzie tyle, ręce i nogi mi nie pracują. Jestem przygotowany nawet na taką sytuację i to wiesz co, i nagle się okazuje, że mam przygotowane te scenariusze awaryjne i wiesz co, nagle po prostu przestałem się bać, jakby to powiedzieć, ryzykować, bo wiem, co może nastąpić, bo potrafię, nie wiem, skoczyć z samolotu, bo nie mam lęku wysokości. Znaczy kiedyś miałem, ale później go sobie, wiesz, zacząłem mieszkać na 30 piętrze i codziennie musiałem wychodzić na balkon, ćwiczyłem się, nie? No serio ci mówię, no tak to wychodziło. Kiedyś, wiesz, przygotowałem sobie po prostu serię takich scenariuszy awaryjnych i w tym momencie to było dla mnie, powiem ci, właśnie to szkolenie związane ze spadochronami, kiedy tak naprawdę, znaczy z kursem spadochronowym, to przygotowało mnie to na najgorszy możliwy scenariusz, bo najgorszy możliwy scenariusz to jest utrata życia. Ale nawet wtedy, jak parę takich sytuacji wystąpi, to masz jakieś szanse, możesz zwiększyć szanse. I tylko oczywiście musisz wiedzieć, po prostu przerobić kilka scenariuszy. Masz na to powiedzmy 6 sekund, nie? Tak, żeby było, nie? Serio ci mówię. Bo to jest, załóżmy, z kilometra, jak zaczynasz, nie wiem, kilometr czy kilometr 200, zaczynasz, powiedzmy, wyskakujesz z samolotu, to po 6-7 sekundach masz prędkość na poziomie 50 metrów na sekundę, to jest jakieś 200 km na godzinę mniej więcej, no i do ziemi, jak sobie policzysz, że masz powiedzmy jakieś, no nie wiem, 20 sekund może, nie, jak z dobrym wiatrem i masz może 6 sekund na przemyślenie wszystkich scenariuszy, bo jak ci się spadochron otworzy poniżej, nie wiem, 150 metrów, no to w najlepszym przypadku masz połamane nogi i kręgosłup, także masz czas do wysokości, powiedzmy, nie wiem, 200 metrów, żeby podjąć jakąś decyzję i, no i wiedzieć, co się może gdzieś wydarzyć, nie? I powiem ci szczerze, że w tym czasie, kiedy wiesz, że to nastąpi, jest uderzenie adrenaliny takie, gdzie występuje bardzo taki impuls zagrożenia życia, to nagle jest percepcja umysłu jest taka i ty masz wszystkie scenariusze, nagle ci się wszystko przypomina i od razu przerabiasz 1, 2, 3, 4, 5, ok, to może zadziałać, dobra, to nie działa, to nie działa, to. I wtedy dopiero, ja powiem ci po kilkunastu tutaj skokach, to już się nauczyłem, że, bo wcześniej tam przerwałem, no mam 12 chyba skoków łącznie, nie? To tak całkiem nieźle, no ale to wiesz, są ludzie, którzy mają po 2000, ale to już mi dało dużo, jakby to powiedzieć, taki uzupełniło mój proces przygotowania się do porażki i przygotowania sobie scenariuszy awaryjnych. Działa to w firmie idealnie, no nie wiem, no ja jestem przygotowany teraz, że dzisiaj, teraz, nie wiem, dobra, no nie wiem, zamykają firmę, nie wiem, coś się tam dzieje i w ogóle się tym nawet nie przejmę, bo mam rozwiązania w tym temacie i to jest to, co mi bardzo pomaga, nie bać się tego wyjść ze strefy komfortu, bo większość ludzi boi się nieznanego, pomimo to, że często to nieznane nawet nie wystąpi i nigdy ten najgorszy scenariusz się nie ziści i często nie podejmują z tego powodu działania. Masz rację, to bardzo często ludzie żyją w takiej filozofii, jakoś to będzie, nie będzie tak źle. No, trochę mnie to dziwi. Niemniej jednak tak, świetny pomysł z tymi scenariuszami, tylko trzeba wiedzieć, jak je pisać. Czyli trzeba mieć jakąś, wiesz, jak to się mówi, jakąś ściągę do tego, jak taki scenariusz napisać. I w ogóle trzeba wiedzieć, co się może wydarzyć, nie? No bo jeżeli nie wiesz, co się może wydarzyć, bo tam jak skakałeś na spadochronie, to miałeś instruktora, który ci powiedział, że z mojego doświadczenia bardzo często występują takie i takie sytuacje i do tych sytuacji trzeba się przygotować. A jeżeli ty, wiesz, żyjesz gdzieś, znaczy no nie ty, ale ktoś żyje w przeświadczeniu o swojej wyjątkowości, bo bardzo często tak jest, no to mu do głowy nawet nie przyjdzie, że coś się może stać. I dopiero wtedy kopie studnie, jak się zaczyna palić. Bardzo często tak jest. Czyli mówiliśmy o scenariuszach, no też trzeba wiedzieć, nie wiem, jak je robić, czyli trzeba znowu tutaj dochodzimy do budowania relacji z odpowiednimi osobami. Tak? Czyli nauka budowania relacji, nauka komunikowania się w ogóle jest najważniejsza. I tak jak tutaj od 5 czy 6 spotkań ciągle nam wychodzi, że jest to wąskie gardło. Jedno z wielu. Druga sprawa to jest czytanie, to o czym żeśmy gadali tutaj, tak? Czyli dobrze jest przeczytać sobie, poczytać sobie trochę książek tych ludzi, którzy te porażki ponieśli, a dzięki temu odnieśli sukces. Ty jeszcze powiedziałeś coś takiego, że twoje życie to w pewnym sensie pasmo porażek z jakimiś małymi paseczkami sukcesu. I muszę ci powiedzieć, że Michael Jordan na przykład, on też twierdzi, że on jest człowiekiem porażki, że on poniósł tyle porażek, jego życie jest pasmem porażek w ogóle, bo on nie trafił do kosza tam kilkadziesiąt tysięcy razy, czy kilkaset tysięcy razy, a trafił tylko tam chyba kilkaset razy, czy kilka tysięcy razy. Ale w najważniejszych momentach, kiedy to było potrzebne. No więc właśnie, czyli żeby w ogóle wziąć się za bary z czymkolwiek, trzeba być do tego przygotowanym, czyli trzeba ćwiczyć. I wiesz, i ludziom się nie chce ćwiczyć. Ludzie, wiesz, jadą, znaczy myślą, że pojadą na zawody i od razu staną na pudle. I teraz przypomniał mi się taki dowcip, króciutki, jak wychodzi facet na dworcu we Wrocławiu z takim ogromnym kontrabasem. I tam chciał się kogoś o coś spytać, wszyscy się rozbiegli, ale leży właśnie taki menelik tam na tym dworcu I on szybko do tego Menelika podchodzi i mówi: panie, jak się można szybko dostać do Filharmonii Wrocławskiej? A ten Menelik tak się spojrzał na niego i mówi: wie pan, to nie jest takie proste wcale. Proszę pana, to trzeba ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. I zobacz, i taki Menel wie, że trzeba ćwiczyć, prawda? A wielu ludzi kompletnie to wiesz. No i teraz pytanie, powiedz mi, skąd wziąć, poradź naszym widzom, naszym słuchaczom, skąd wziąć takich ludzi, gdzie ich znaleźć, z którymi warto nawiązać relacje i z którymi, którzy mogą nas oświecić w tych obszarach, w których działamy i co nas może czekać? Nim odpowiem, Irku, na to pytanie, to jeszcze chciałbym tylko dodać jedną bardzo ważną kwestię. Czasami tutaj wspominamy, ja często też wspominam, czy wracam pamięcią do takiej książki Kto zabrał mój ser? Nie wiem, czy pamiętasz. Tak jest. Spencera. Taki motyw, że chodziło o to, że tam było, no wiesz, to jest taka metafora, niby taka bajka o tam myszkach, które tam biegały za serem i tam znajdywały go w labiryncie i niektóre sobie znajdywały, inne nie znajdywały i tam był, no a czasami ten ser po prostu ginął i pojawiał się w innym momencie, czy w innym miejscu w tym labiryncie. No i kwestia jest taka, ale tam na końcu było takie fajne podsumowanie, to też polecam, może nie będę tutaj spoilerował, ale chodzi o to, że wygrywają w życiu te osoby, które są po prostu przygotowane do ciągłego udoskonalania, ciągłego uczenia się i wyciągania wniosków gdzieś z błędów i szlifowanie tak naprawdę swoich umiejętności. Ja bym to nazwał jeszcze ostrzeniem pewnej piły, bo to jest takich pewnych nawyków swoich, jakie się ma, bo te nawyki tak naprawdę to jest tak, że możemy je dopracować, wyszlifować w zależności od tego, jaką mamy motywację, jakie mamy cele życiowe. A teraz odpowiadając na drugą część, znaczy w ogóle odpowiadając na twoje pytanie, w mojej ocenie na przykład to, co ja sam doświadczyłem, to pochodzę, tak jak wspominałem wcześniej, z jakiejś tam małej miejscowości, wiesz, spod Lublina, tam wiesz, wyjeżdża się za Lublin, Smok ZUS, jego brat Krus, pola minowe, nakaz nawracania dla wroni i tam ciężko spotkać takich ludzi, którzy, wiesz, odnieśli światowy sukces, ale wpadłem na pomysł, że na początku, no to tak, albo możesz się wybrać do innego miasta, albo możesz się wybrać na jakieś spotkanie, gdzie już są tacy ludzie. No ja w tamtym czasie wybrałem się też do szkoły tutaj, czy do Asbiro i też spotkałem tam ludzi z doświadczeniem, spotkałem Teda Witkowicza, poznałem tam Krzysztofa Habicha na wielu spotkaniach, czy na wykładach, gdzie czasami no, ci ludzie opowiadają o swoich właśnie często porażkach, często jest to takie inspirujące, można im czasami zadać pytanie, czy nawet po prostu kupić od nich książkę. Ja też tak robię, że czasami, no wiadomo, no dobrze, mogę kogoś gdzieś spotkać w internecie, posłuchać, nie wiem, 10-15 minut jakiejś wypowiedzi, ale czasem to mnie przekona, bo chciałem wiedzieć coś więcej na dany temat i możemy przejrzeć albo dalsze materiały danej osoby, czyli w internecie, albo kupić książkę, albo się spotkać, albo przy okazji zbudować sobie, jak już wiemy potem, czego chcemy, wiemy, jakie nawyki chcemy udoskonalić, czy jakieś cele mamy, to dobrze jest zbudować swój własny taki mastermind ludzi takich o podobnym takim mindsetcie, którzy dodatkowo będą nas motywować do tego, żeby osiągać swoje cele. Ja też bodajże tu z 1,5 roku temu właśnie ze znajomymi tutaj założyliśmy sobie takiego masterminda, że co tydzień w poniedziałki o godzinie tam 13 tutaj naszego lokalnego czasu spotykamy się online'owo i każdy ma tam 10 minut na to, żeby opowiedzieć, co miał zrobić w poprzednim tygodniu, co z tego zrobił, jakie ma cele na ten tydzień i w czym potrzebuje pomocy. I ma 10 minut normalnie stoper i każdy musi tam, wiesz, żeby no, nie przedłużać, ma 1, 2, 3, 4 i dzięki temu jest porządek i to działa super. Ja przyznam szczerze, no ten czas, ostatni rok to był wyjątkowo dla mnie efektywny, ale myślę, że może innym razem porozmawiamy o idei mastermindu. Okej, bardzo dobry pomysł. Napoleon Hill nazywał to trustem umysłów. Dokładnie tak. Tak to się nazywało, trust umysłów, że wiesz, nie samemu, tylko gromadźmy się i rozmawiajmy na ten temat, inspirujmy się nawzajem. Tylko, że wiesz, jeszcze jedna rzecz. Ja pracując z klientami czasami pierwsze, co muszę zrobić, to zadać im proste pytanie. Czy tobie się tak naprawdę chce? Nie? Czy ty chcesz? Nie? Czy ty chcesz w ogóle? Bo wiesz, no bo jeżeli nie chce mi się, to tutaj możemy popracować. Co takiego w twoim życiu się stało, że ci się nie chce i tak dalej. A jeżeli chcesz, no to kto chce, szuka sposobu. a kto nie chce, szuka powodu, czyli wykrętu. I też jest taki dowcip u psychologów, że ilu psychologów jest potrzebnych do zmiany żarówki? No? Wiesz, problem polega na tym, że żarówka sama powinna chcieć się zmienić. Nie? I o to tu chodzi. I jeszcze na sam koniec opowiem Ci historię o tym właśnie, jak powiedziałeś o tym, że trzeba się przygotować, że trzeba się przygotowywać. To była taka historia o zawodach drwali. I doszło do finału i było 2 drwali. Nie wiem, czy mówiłem o tym już, ale chyba nie. Ale kontynuuj, proszę. I poszli i rąbali. I chodziło o to, żeby tam w określonej jednostce czasu narąbali, ścieli tych drzew jak najwięcej. Jeden nawalał tą siekierą non-stop, bez przerwy, non-stop. A drugi tak, pościnał i robił sobie chwilę przerwy. Pościnał i robił sobie chwilę przerwy. I jak się skończyły te zawody, policzyli, to się okazało, że ten, który robił sobie przerwy, ściął o wiele więcej niż ten, który nawalał cały czas. No i podchodzą do niego i mówią, słuchaj, jak tyś to zrobił? Ściąłeś więcej. Coś ty robił podczas tych przerw. No jak to co? Ostrzyłem siekierę. Dokładnie. I ludziom się to wydaje trochę dziwne, ale wiesz, no trzeba ostrzyć siekierę, trzeba się przygotowywać na różne sytuacje. W jaki sposób to zrobić, to już jest inna historia. Następnym razem, jak się spotkamy, Piotrze, za 2 tygodnie, to porozmawiamy sobie między innymi właśnie może o tym trasie umysłów, o tym mastermindzie i też może pogadamy sobie o pewnych okazjach, które czasami pojawiają się na naszej drodze i na przykład nie jesteśmy przygotowani na wykorzystanie tej okazji albo na przykład kompletnie jej nie widzimy. Nie? Bo nasze filtry działają zupełnie inaczej. Co ty sądzisz, Piotrze? To jest dobry temat na następne spotkanie? Fantastycznie. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za kolejną dawkę niesamowitej inspiracji. No i widzimy się za 2 tygodnie i porozmawiamy sobie o kolejnych obszarach. Dziękuję Ci bardzo serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia.